W ostatnim filmie analizowaliśmy dwa przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą obuwia i powiedzieliśmy sobie, że fundamentalnie nie różnią się one od siebie, ale mają inną strukturę kapitałową. Patrząc na rachunki zysków i strat, zauważyliśmy, że przychody, zysk brutto i zysk operacyjny w obu przypadkach jest taki sam. A więc oba przedsiębiorstwa generują tą samą wartość ekonomiczną z części operacyjnej biznesów. Ale ponieważ mają różną strukturę kapitałową, to co znajduje się poniżej linii zysków z działalności operacyjnej, różni oba przedsiębiorstwa. W szczególności warto zauważyć, że koszty finansowe, które są związane z długiem, który zaciągnął sklep Jacka, wpływają na wynik finansowy, który w przypadku sklepu Michała jest lepszy niż w przypadku sklepu Jacka. Jeżeli spojrzymy na bilans tych przedsiębiorstw, zauważymy, że aktywa obu firm mają taką samą wartość. Po prawej stronie narysowałem diagram przedstawiający uproszczony bilans, a konkretnie część dotyczącą aktywów obu przedsiębiorstw. I warto zauważyć, że w przypadku obu gotówka wynosi 20 tysięcy złotych. Oba przedsiębiorstwa posiadają towary o wartości 100 tysięcy złotych i oba są wyposażone w sprzęty, których wartość wynosi 20 tysięcy złotych. I to wszystko jest odzwierciedlone w schemacie bilansu. Natomiast to, co różni te firmy, to struktura pasywów. I to jest właśnie to, co miałem na myśli, mówiąc, że oba przedsiębiorstwa mają różne struktury kapitałowe. W ramach pasywów mamy zobowiązania, które są różne dla obu przedsiębiorstw. Spróbujmy po prawej stronie narysować diagram odzwierciedlający nasze pasywa. Zacznijmy od części wspólnej, czyli od zobowiązań z tytułu dostaw. Oba przedsiębiorstwa są winne dostawcom 5000 zł, czyli inaczej mówiąc, oba przedsiębiorstwa zaciągnęły kredyt kupiecki w wysokości 5000 zł. Powinno to zostać narysowane proporcjonalnie, ale przyjmijmy, że ten fragment reprezentuje nasze 5000 zł, czyli 1/4 z 20. Teraz punkt, w którym te przedsiębiorstwa tak naprawdę się różnią, czyli kredyt. W przypadku sklepu Jacka mamy pozycję o wysokości 100 tysięcy złotych i ten kredyt generuje koszty finansowe, które widzieliśmy wcześniej w naszym rachunku zysków i strat. Narysujmy ten kredyt o wartości 100 tysięcy złotych. To powinno się kończyć gdzieś tutaj. Z kolei w przypadku sklepu Michała dług wynosi 0. Ta pozycja jest pusta. W związku z tym koszty finansowe związane z obsługą tego długu również wynoszą 0. Jak już powiedzieliśmy, każda z tych firm ma takie same aktywa, a struktura kapitałowa mówi nam, w jaki sposób te przedsiębiorstwa zapłaciły za aktywa. Czy zrobiły to zaciągając dług, czy przesunęły płatności w czasie, czy też może fundusze pochodzą z udziałów. Przypominam, że udziały, a w tym wypadku kapitał własny, to aktywa minus zobowiązania. Czyli w przypadku naszych przedsiębiorstw, jeżeli podsumujemy aktywa, wynoszą one 140 tysięcy złotych. Wobec tego wartość kapitału własnego w przypadku przedsiębiorstwa Michała to 140 minus 5 tysięcy złotych, czyli 135 tysięcy złotych. Z kolei w przypadku sklepu Jacka, ponieważ mamy dług o wysokości 100 tysięcy złotych, mamy zobowiązania w wysokości 5 tysięcy złotych z tytułu dostaw, wobec czego nasz kapitał własny to 140 tysięcy minus 105, czyli 35 tysięcy. Jeszcze powinienem dorysować tutaj 1000. Warto zauważyć, że liczba udziałów w przypadku obu przedsiębiorstw to 10 tysięcy, czyli wartość księgowa udziału w przypadku przedsiębiorstwa Michała to 13,5 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa Jacka to tylko 3,5 zł.